Ja chcę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz, która przez media nie jest zauważona, a trwa to już od miesięcy. Pan prezydent obecny jest na sesji tylko do trzeciego czy czwartego punktu, do punktu sprawozdanie prezydenta miasta Grudziądza ze swojej działalności. Potem wychodzi i już nie wraca. Proszę Państwa, to jest coś niewiarygodnego. Ja sobie nie przypominam, żeby Tomasz Pasikowski, Bożesław Tafelski czy Andrzej Wiśniewski wychodzili w trakcie sesji, jeżeli nie mieli żadnych innych obowiązków w tym czasie. To oni odpowiadali na pytania i byli do samego końca. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy są zapytania i wolne głosy i wnioski. Ponieważ w innych tematach my nie możemy zabierać głos, tak? Tylko w tym punkcie. A więc proszę zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja. Ja nie mam ochoty wysłuchiwać monologu pana wiceprezydenta Marka Sikory, bo mnie interesuje odpowiedź pana prezydenta, bo to on odpowiada za to miasto, a nie kto inny.